gorąco za po meczu. Do 55 minuty się trzymamy, później czerwona kartka. No i niestety, mimo dość równego meczu, później, jak powiem, pałeczkę przyjmuje Świt. No wiadomo, czerwona kartka gdzieś tam zawsze ustawia ten wynik spotkania. Broniliśmy się kompaktowo, takie jakie mieliśmy założenia. Byliśmy blisko siebie. Wyglądało to nieźle, Świt nie stwarzał sytuacji. No a tak jak wspomniałem, czerwona kartka zawsze ustawia wynik spotkania i tak samo było tym razem. Można powiedzieć, że te dwie bramki troszeczkę podarowaliśmy Świtowcom. No. Pierw piłka spada i niepilnowany Kopeć ma czas, żeby przymierzyć i uderzyć, a no, druga sytuacja to niestety błąd w komunikacji z tym razem. Znaczy na pewno. Pierwsza bramka, zbijamy piłkę na przedpole, czyli teoretycznie wszystko, co mogliśmy zrobić. Kopecz przyjmuje piłkę raz, zostaje mu pod nogami, poprawia sobie i oddaje strzał w życia. Chłopaki się śmiali, że pierwszy raz widzieli, żeby taki strzał oddał. A druga bramka, no taka łuża, woda stoi, Adaś chyba zapomniał, że ta woda stoi. No i zagrał w kałużę, piłka została, na gór wykorzystał. Trudno, zdarza się. Mieliśmy też swoje szanse w tym meczu. Kapitalna okazja sam na sam, Nikity swoją szansę miał też Mikołaj Midzio. No, niestety brakowało jakby skuteczności. Brakowało przede wszystkim strzału, bo sytuacje, może jakieś tam zalążki sytuacji stwarzaliśmy, ale z tego nic nie wynikało. Brakowało nam strzału, bo nawet jak stworzyliśmy jakiś zalążek, gdzieś tam coś, czego można było wycisnąć więcej, to brakowało nam strzału. Tak samo później była jakaś tam sytuacja chyba, a sędzia nam przerwał korzystną sytuację, gdzie Borys wychodził sam na sam z bramkarzem i cofnął do jakiegoś przewinienia wcześniej. Po meczu, to tak można powiedzieć, że zamykamy pewny rozdział i od poniedziałku chyba przygotowujemy się do kolejnego ligowego meczu, który już w piątek z Unią Janikową. No na pewno będziemy chcieli przed własną publicznością pierwszy mecz w rundzie rewanżowej wygrać. Walczymy o 3 punkty w każdym meczu. Taki jest nasz cel, takie są nasze założenia. Dzisiaj się nie udało, ale na pewno można wynieść wiele pozytywów. W 11 graliśmy jak równy z równym z czołową drużyną, która pretenduje o awans. Trudno, no. Graliśmy w 10, osłabieni, straciliśmy bramkę w 10. Do tamtej pory graliśmy naprawdę kompaktowo, tak jak realizowaliśmy po prostu założenia.